Szczęść Boże wszystkim bardzo serdecznie. Witam w takiej pogadance bardziej niż filmie do odsłuchania dotyczącym, czy bardziej dotyczącego ostatniego pełnego już traileru One Piece Live Action. Ze mną jest oczywiście mój serdeczny kolega Dester. Dzień dobry, tudzież dobry wieczór. Zależy, o której godzinie nas słuchacie. O żadnej. Taka ciekawostka. A to bardzo ambitna teoria. Ciekawe, czy więcej takich teorii zachowa się, jak będziemy kontynuować. No to stricte chcę, żeby ten film potrwał około 45 minut. Nie chcę robić z tego podcastu za bardzo. Nawet jeżeli skończymy wcześniej, to fajnie. Mam tutaj wypisane przed sobą parę punktów, które chciałbym omówić. Nie chciałbym też, żeby nasze wypowiedzi były zbyt długie, co bardziej się dotyczy ciebie. Nie chcę, żebyś na jedną rzecz się wypowiadał z 10 minut. Nie będę. Chciałem tylko dodać, że stęskniłem się za tą formułą i fajnie, że wreszcie pomyślałeś, by wypisać punkty. To na pewno nam ułatwi sprawę. Te punkty są na podstawie starego scenariusza, bo chciałem robić taką luźną analizę z 5-minutową, ale stwierdziłem, że lepiej nagrać jakieś takie omówienie, gdzie widzowie mogą się więcej dowiedzieć. No jak już mamy wstęp za sobą, to może rozpocznijmy. Może najpierw powiedz, czy ten trailer ci się podobał. Tak, zdecydowanie. Ja przyznaję, co zresztą mówiłem też na poprzednim materiale, który nam tak średnio się nagrał, ale co nieco tam było, że pierwszy zbudził we mnie wątpliwości. Dużo widać, że ukrywali, tak jakby się wstydzili pewnych rzeczy, a tymczasem na tym widać, że już tutaj pojechali z grubej rury, widać kilka arków, widać kilku antagonistów, widać, że chciały się bawić w easter eggi, które sobie omówimy, ale przede wszystkim widać, że faktycznie są już pewniejsi, że pokazują ten skład. Efekty graficzne wydaje mi się, jakby troszkę wyglądało to lepiej, jest ta pewna poprawa. Oczywiście część ludzi będzie analizować klatka po klatce, że powiedzmy tam wystrzał, wiadomo, tam Gatlingi, Luffy'ego mogły wyglądać lepsze i tak dalej, ale to są detale. Najważniejsze, że po tym trailerze jestem pewny, że przynajmniej pierwszy sezon faktycznie jest w stanie pogodzić ducha One Piece'a z tym, by ogarnąć te materiały źródłowe na ile się da, i jest naprawdę pozytywnie. No to ja od siebie dodam, że też mi się bardzo podobał, ale oczywiście jak to ja lubię ponarzekać i będę miał swoje ale do powiedzenia. Będziemy, tak, bo to, że pozytywne wrażenia nie wykluczają tego, że są pewne, wiadomo, rzeczy, które popaliśmy. Chciałbym zacząć od tego, że w pierwszych początkach, jak się zaczyna ten trailer, tam Roger mówi swoje rzeczy, widzimy Dragona jako takiego easter egga. To tak chciałem odznaczyć. W sensie ten płaszcz ci chodzi zielony, co widać? Tak, to na 100% był Dragon, bo ktoś by inny. Tak, zresztą na tym kadrze z egzekucji Dragona, wiadomo, ty co był w Madze, jak są szczyci Bukaj, no to był Dragon w tym swoim płaszczyku, więc jak najbardziej to po nim wziął. Też nie wiem, czy zauważyłeś, może ja dostaję lekkiej paranoi, to znaczy jak było to ujęcie w publiczność, był taki bardzo wyróżniający się pan czarnoskóry w takim płaszczu i ciemnym kapeluszu. Był aż zbyt charakterystyczny pośród takiego tłumu. Zastanawiam się, kto to mógł być. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę. Nie, szczerze mówiąc, w tym momencie właśnie sobie odpalam, by to sobie podejrzeć od razu, co mówisz, bo oczywiście sobie nie przygotowałem tego wcześniej. Mówisz, że w kapeluszu. Tak, czarny kapelusz, płaszcz jest tam wśród zwykłych cywili, co patrzą na Rogera. Tak, mam ten kadr, sobie znalazłem, to jest 12 sekunda, jeżeli ktoś z widzów będzie ciekawi, o czym mówimy. Oczywiście na oficjalnym zwiastunie Netflixa. Patrzcie, jest to tyle ciekawe, że on jest niby w tłumie, ale przez dość duży czas się kontrastuje i ten kadr się kończy dopiero jak jego nie widać. I fakt, że on się jakby trochę patrzył w inny sposób, to może być nadinterpretacja, ale patrząc na to, że ten trailer ma sporo smaczków, to nie zdziwiłbym się, gdyby to był kolejny z nich, aczkolwiek jaka to mogłaby być postać, którą może by w miarę szybko użyć, a nie coś na zasadzie, że Cavendish, do którego przejdziemy na plakacie, który się pojawi nie wiadomo kiedy, najpewniej. To mówiąc szczerze, to tak sobie pomyślałem, że to mógłby być trochę agent CP9, tylko wtedy jaki sposób dać wcześniej agenta niż to, co znamy z manki, to nie mam pojęcia. Chyba, żebyśmy robili coś na zasadzie, żeby teasować wcześniej Robin i teasować jej powiązania z rządem. To wtedy może to jest jakaś zajawka, wskazówka, że to było w drugim sezonie. Ale na ten moment to jest zupełne strzelanie i koleś może być kimkolwiek, jeżeli faktycznie coś ma znaczyć. Albo nową postacią, której nie było w mance. Myślę, że takie rzeczy mogą się pokusić. No, zwłaszcza, że kontynuując ten wątek agentów CP, to wciąż pamiętajmy, że Oda stworzył jednak agentów CP1, CP8, tak? Które to działy w ogóle w One Piece nic nie znaczyły, ale na przykład twórcy serialu mogą stwierdzić, że skoro już to mamy, to wykorzystajmy, tak jak na przykład Pan Siódmy, tak? Pan Siódmy w ogóle był sobie off panel w serii, a tutaj dostanie walkę z Zoro, więc czemu nie? Może to tak być. Tak zwane uzupełnianie off panelu.
No, akurat co jak co, ale no to jest fajna okazja dla serialu, tak? Że mogą coś dodać od siebie, co wciąż będzie pasowało, a nikt przecież sębami nie będzie skrzytał na takie rzeczy. Dobra, a co sądzisz o wyglądzie samego Rogera? Bo szczerze powiedziawszy, dla mnie jest bardzo komediowy. Przypomina mi raczej młodego Janusza Korwin-Mikke albo pana Kleksa. To znaczy, ja widziałem takie komentarze, że on wygląda tak trochę hobo. Natomiast powiem tak, no abstrahując, czy przypominam młodszego Korwin czy nie, to na pewno przypomina faktycznie takiego kolesia, który zanim trafił na tą platformę, to no w hotelu pięciogwiazdkowym to on nie siedział, ale pomyśl, no typek jednak był po 50, miał tą chorobę, był zamknięty w celi, zanim go dali do egzekucji, więc akurat to, że wygląda tak trochę jak wygląda, to akurat ja uważam, że to ma sens patrząc na jego historię i to są właśnie takie rzeczy, które Manga może niekoniecznie odda, bo Mangi mają problem z pokazaniem, wiadomo, gorzej wyglądających ludzi w tym sensie, że albo masz tak mocno przejaskrawione, typu ktoś wygląda jak po prostu cały w błocie, albo ktoś wygląda nieskazitelnie, tak? I to jest ten pewien plus live action, że on może pokazać tak by stan niepośrednie. I to, że Roger wygląda jak wygląda, no to akurat patrząc na jego stan przed egzekucją, to nie mam nic, nie ma nic do zarzucenia, naprawdę, w tym aspekcie. Gorzej z Shanksem, do którego sobie przejdziemy. Okej, bo tam jeszcze się Garb przewijał. Garb to wygląda bardzo fajnie tutaj, bez zarzutów. A to na pewno Garb? To na 100% potwierdzone, to jest aktor Garba? No, to jest Garb. A, okej, bo ja też czasami widziałem, jak niektórzy pisali, że to Sengoku i się zastanawiałem w tym momencie, bo przecież nie ma okularów i tak dalej, tak, więc trochę mi to nie pasowało. Ale jak Sengoku to mający brodę? Taką krótką? No właśnie dlatego pytałem się, czy to jest potwierdzone 100%, bo ja też uznałem, że to jest Garb, ale zdziwiło mnie, czemu aż tyle osób coś tam pisało, że to mógł być Sengoku, no ale jak to jest Garb, to okej. Okay. No dobra, w takim razie przeskakujemy dalej, mamy... Ale czekaj, tam jeszcze jest jedna taka fajna scena, jak już jest ta egzekucja, to tam widać, jak tłum zaczyna napierać, to jest dosłownie tam chwilę później i podoba mi się to, że wiadomo, Manga to w ogóle nie pokazało, to wyglądało tak jakby, no dobra, była ta egzekucja i tyle, a tutaj widać, że po tym ogłoszeniu Rogera jest straszne poruszenie, tak? I to jest spoko, no bo to były takie słowa, które faktycznie pobudzały. Nieraz się mówi, że słowa Rogera pobudziły erę, więc no okej, okay, że wiesz, ta marynarka, ta ochrona po coś tam jednak była, tak? I tutaj ludzie strasznie zareagowali i to jest fajne, to jest kolejny fajny detal. Faktycznie, tam jeszcze miałeś jakieś dwie osoby, które biegły między Marines, nie wiem kto to był. Ta jedna ma taką jakby gwiazdkę, jakby była szeryfem tego miasta. Bo to nie wygląda na oficera marynarki, ale na pirata też nie wygląda, bo ona ma taki ewidentnie mundur, więc mówię, to wygląda jak coś z ochrony miasta. Może szeryf, faktycznie, no. No dobra, ale przeskakując dalej, tam widzimy krótkie fragmenty ze słomianymi. To chciałbym pominąć, bo to jest mało ważne. Natomiast chcę skupić się na jednym kadrze, który mi bardzo zapadł w pamięć. To znaczy, jak jest ta scena, gdzie światło księżyca wpada do studni i tam leży na jego dnie Wado Ichimonji i Zoro do niego podchodzi. Nie mam pojęcia, co ta scena ma oznaczać, ale jakoś zapadła mi w pamięć. Nie wiem, co o tym sądzisz. Ja się zastanawiam po prostu, jak to by miało być fetizowane w fabułę pierwszego sezonu, ale mi się wydaje, że to może być powiązane właśnie z tą walką z Panem Siódmym. Jeszcze podejrzewam, no zanim Luffy się spotka z Zoro, to może to będzie w ramach retrosów, tak? Tam właśnie wyjaśnienie, że Zoro tam trochę podróżował. No w końcu wiadomo, łowca piratów, tak? No my wiemy, że on się dorobił tego statusu, więc sobie tak trochę wygląda, jakby miał spotkanie z kimś i po prostu sobie położył tą katanę. Jak się zrobiła akcja, no to po prostu ją chwycił. Nie sądzę, by ta scena miała jakieś większe znaczenie, ale myślę, że ona się pojawi po prostu w retrosach Zoro, zanim się spotkał z Luffy. Ma to sens. A co sądzisz o CGI Mewy? Ta Mewa była super, jak Luffy z nią rozmawiał. Naprawdę, było mega. Ja się od razu śmiałem, że ta Mewa wygląda lepiej niż zwierzęta w live action Małej Syrenki Disneya, co nie żeby było jakimś osiągnięciem, ale no to też dużo pokazuje, jak na odwagę się po prostu zrobili w tą Małą Syrenkę, ale to nie jest podcast o Małej Syrence, to pogadajmy o lepszych rzeczach, ta Mewa była naprawdę spoko. Nie no, CGI ogólnie było bardzo dobre, jak po pierwszym teaserze miałem pewne wątpliwości, tak po tym nie mam żadnych. Jedyne, co mi tak z lekka przeszkadzało, to Gatlinga Luffy'ego na Arlongu. Wyglądał tak średnio, ale nadal akceptowalnie. Też chciałem powiedzieć, że bo tam jako na początku tak wspomniałem, że oczywiście ludzie i tak będą sobie patrzeć, czy im się ten Gatling podoba, czy nie. Oczywiście, że ten budżet jest ograniczony, oczywiście nawet jak tam by, nie wiem, 5 miliardów dali, to wciąż jest budżet, ale muszą być ludzie, tak? A studia odpowiedzialne za efekty są po prostu często zawalone robotą i też no nikt specjalnie dla One Piece'a wyjątku nie będzie robił. Ale jest to bardzo niewdzięczne zadanie i Disney na przykład wywiesił białą flagę i się po prostu wystraszył tego, że Kamala miałaby się rozciągać i dali jej inną moc. Tutaj musieli to wziąć na klatę, nie mogli
potrafili Rafiemu zmienić mocy, więc spoko, że próbują, tak? Spoko, że próbują i faktycznie dają te gatunki. Myśmy na którymś z poprzednich podcastów mówili, że będą się wystrzegać tych akcji, by Luffy jak najmniej, Luffy jak najmniej, a Luffy, Luffy, no to wiadomo, co mówię, bo niektórzy się czepiają o tę wymowę, tak? Luffy, że będzie jak najrzadziej używał tych gomu ataków, ale nie. Po tym trailerze mi się wydaje, że jednak będzie jakiś taki balans między walką w zwarciu, a faktycznie tymi gatlingami. Właśnie, widzieliśmy też fragment walki piratów Alvidy, prawdopodobnie z jakimiś losowymi piratami, czy to już był statek Luffy'ego? Ale to przede wszystkim był abordaż, człowieku, i my po prostu tak w normalnym One Piece'ie nie mamy tych walk statki na statki, a nawet jak są, typu jak tam płynęli na Onigashimę, to była bardziej zabawa supermocami, typu goście supermocami versus statki. I jak miło zobaczyć, jak się dwa okręty nawalają, ale nie, to chyba nie był piracki, bo zobacz, że on ma zwykłe białe szagle, on wygląda jak handlowy. To nie był czasem ten pierwszy statek Luffy'ego, gdzie płynął Zoro i Nami? No ale to by nie pasowało, bo tutaj jest normalna załoga na tym statku, na tym trailerze widać, że oni abordują ten, abordują zwykłych ludzi, no to Nami i Zoro nie mogli płynąć tym statkiem. Przynajmniej nie płynęli żadnymi ludźmi. Tak czy siak, radzę się odzwyczaić od takich scen, bo z sezonu na sezon będzie dochodziło haki, coraz silniejsze postacie i te bitwy morskie będą po prostu zanikały. Poza tym zobacz, że jak puścisz sobie kawałek dalej ten trailer, to przy 50 sekundzie masz ten statek, na którym byli Luffy z Zoro i Nami. To jest zupełnie inny okręt, znacznie mniejszy. Faktycznie. I kolejny temat, który chcę poruszyć, będzie pewnie kontrowersyjny, ale mi w trailerze nie podobała się gra aktorska Nami. O ile Inaki świetnie pasuje do Luffy'ego, czuć tą wesołość, czuć tą ekspresję, tak w przypadku Nami nie czułem w sumie nic, aktorka grała jedną twarzą. Odesłałbym tutaj na lekcję do Williama Dafoe przede wszystkim. Nie możesz wszystkich do Williama odsyłać, bo wy chłop był wiecznie zajęty. No ja wiem, jak ktoś nie łapie żartu, no to ja często piszę do Destera, jak oceniam czyjąś grę aktorską słabo, to piszę mu, że odeślę go do Williama Dafoe. Dlatego tam się taka długa kolejka tych osób robi, ale jakby miał dostawać kasę za każde takie szkolonko, to może nie taki zły deal. A no właśnie, dlatego tutaj mówię, Nami moim zdaniem na razie zawodzi, ale może to jest kwestia doboru scen, bo to mimo wszystko był trailer, może jak to będzie w takim pełnym zakresie, to wypada znacznie lepiej. Co o tym myślisz? Znaczy ja na nią aż tak uwagi nie zwróciłem, bo przede wszystkim akurat ona do wydarzeń z Arlongiem to nie ma do roboty, bo to jest taka postać, która ma po prostu tam być i uciec jak trochę kasy dostanie, tak? Ona była bardziej, wiadomo, ekspresyjna w mance. Tutaj mi się wydaje, że ona będzie po prostu... Ona bardziej będzie chciała podkreślić to, że jej się nie podoba to, że przebywa z piratami, bo piratów nie lubi. Niespecjalnie będzie... Zresztą to nawet widać po tych wszystkich materiałach, tak? Że ona tam za bardzo nie ma tej takiej... Nami w mance od, powiedzmy, początku potrafiła nawet tam, powiedzmy, trochę blefować, trochę tam używać tego swojego uroku, tak, by tam zaraz komuś kija wyjechać. Tu raczej ona po prostu będzie właśnie tą taką trochę zamkniętą w sobie, po czym po wydarzeniach z Arongu pewnie bardziej się otworzy, może będzie bardziej ekspresyjna w tych ostatnich dwóch odcinkach, powiedzmy. Natomiast tak to faktycznie, no ona jest tylko po to, by się chyba drażnić Zoro i drażnić mniej z Luffy'm, ale no to wiadomo, że tak nie wyłapie tych gierek słownych. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o aktorów, to zauważ, że jest duży akcent na restaurację Sanjiego, tak, i to wręcz fabularny, do czego jeszcze przejdziemy, ale na przykład pojawiają się tam piraci Arlonga, więc to już pokazuje, jak ciekawie się trochę zmieni, może nie tyle, że kolejność, choć kolejność pewnie też, kto wie, ale zmieni się akcent i pewnych rzeczy może zabraknąć, ale to też, jak to masz punkt związany z fabułą, to sobie przejdziemy. Natomiast faktycznie ta aktorka na mnie się aż tak nie wyróżnia. Natomiast coś tam ten trailer pokazywał na linii Zoro Sanji, to akurat może być spoko. Zobaczymy, jak to aktorzy ograją, ale jak nie przekontrastują tego, to akurat mogą być fajne ujęcia. Zanim się do tego odniosę, chciałbym poruszyć jeszcze temat walki z Bugim. Zauważ, że oni będą walczyli w cyrku. Jakie to jest świetna... To jest zmiana fabularna, którą uważam za mega plus względem mangi i anime. Nie będą walczyli tam stricte w mieście, tylko właśnie w cyrku Bugiego, tak? To bardzo fajnie podkreśla motyw Bugiego, jako właśnie tego klaunowego pirata. Moim zdaniem tak, zmiana jest... na super plus, polecam. Ja się tutaj zgodzę, to ma dla mnie taki... Tak jak robią remake'i albo remastery gier, tak? Że był jakiś pomysł, a na przykład remake to trochę podciąga, to tutaj faktycznie czuć, że Oda dał ten pomysł z klaunem Bugim, ale może nie spodziewał się lub nie miał planów jeszcze na tamtym etapie, że Bugi będzie bardziej istotny i że ten motyw tego cyrku będzie ciągnięty, tak, że cały jego motyw załogi tak będzie dalszy oczywiście oparty, łącznie z wyspą, więc jakby
znając to już, tak, twórcy live action gotowi w tą wiedzę mogli to wykorzystać, po prostu wiedząc, że i tak Oda pójdzie w przyszłości w ten klimat, to mogą już na początku podkreślić ten bardziej jeszcze cyrkowy motyw i to spoko, no bo wiemy, że to jest zgodne z Bakim, tak, więc no czemu nie? A co do Arlonga, to ja myślę, że zmiana będzie po prostu polegała na tym, że Arlong przyjdzie po nami, skopie Luffy'ego, on prawdopodobnie ucieknie przed Mihawkiem, dostaniemy Zoro kontra Mihawk, Luffy też przy okazji dokopie Don Craigowi, no i potem ruszymy do Arlonga. Taka pomniejsza zmiana, ale zmiana, ale moim zdaniem niezbyt ważna, bo i tak wszystko prowadzi do tego samego. Najzwyczajniej w świecie prawdopodobnie wycinamy naszych kolegów Johnego i jak mu tam było tego drugiego. Znaczy Gina i... Znaczy, ja w ogóle uważam, że... Nie Gina, nie Gina. Tych dwóch łowców piratów, no, Johnego i tego drugiego. Yosaku chyba był coś takiego. Tak, tak, Yosaku chyba. Tak, ale właśnie a propos. Ale zobacz, że na tym trailerze, pomimo że jest Baratie, to nie ma w ogóle... Krieg był tylko na plakacie, a Gina w ogóle nie było i wygląda tak, jakby Mihawk w ogóle nie miał tego wątku z przecięciem floty Kriega, albo ewentualnie on poprzynał tą flotę gdzieś tam w panel, ale samego Kriega nie ma, więc... Ale znamy aktora za Kriega, więc raczej musi wystąpić. Tak. Bo to jest o tyle ciekawe, że jeżeli nie ma tego wątku, bo tam, dobra, postać może być, ale jeżeli nie ma tego wątku, to znaczy, że Sanji nie widzi, jak Luffy go pokonuje i tak jakby pewna motywacja zostaje w tym momencie zmieniona. Więc co w takim razie by sprawiło, że co z takiego Sanji by zobaczył, co takiego Sanji by usłyszał od Luffy'ego, że stwierdziłby, że on jednak płynie. I tutaj właśnie to może być powiązane z Arongiem, że jeżeli nie ma Kriega, jeżeli Sanji potrzebuje większego bodźca, to on widząc, że Nami odchodzi wbrew swojej woli z Arongiem, to może być dla niego bodziec i on dopiero będąc na Arlong Parku, obserwując Luffy'ego i tak dalej, to może być dla niego pretekst, czyli tak jak Arlong Park służył głównie tylko temu, by Nami zatwierdzić, to w live action też trochę do zatwierdzenia Sanjiego będzie i to wtedy można połączyć w dwie rzeczy. No to jest w takim wypadku, nie wiem wtedy jak Kriega dadzą i w jakim sensie. I tylko zastanawiam się, dlaczego Arlong przypłynie po Nami, bo Arlong chciał, żeby Nami zdobyła 100 milionów hajsu, tak, na odkup wyspy. Ale przecież jeżeli on po nią idzie, to zaczynam w tym momencie już nie dbać o to, czy Nami zdobyła tą kasę, czy nie, tak? Więc jaki będzie ten bodziec, że Arlong aż się pofatygował po nią i zostawił wyspę niechronioną przez... Znaczy, no tam zostawił jakichś pachołków pewnie, ale jednak część wziął ze sobą, więc co, jak poważny to był motyw? No ale to zobaczymy już po premierze serialu. Zauważ też, że prawdopodobnie Gaimona w ogóle nie będzie, tego co w skrzynce utknął, także mamy też wycinanie postaci. Ja wiem, że to też takie żarty, tak, że on filmuje One Piece'a i w ogóle, ale mnie nigdy fantom tej postaci nie złapał, tak? Chciałem powiedzieć, że mi ta postać jest obojętna, nawet lata temu nadrabiałem One Piece anime, to dla mnie to była po prostu postać, która się w jednym odcinku pojawiła w tej sadze, plus, no chciałem powiedzieć, że po prostu mnie ta postać nie interesowała i nawet jak potem przyszedłem na mangę też lata temu, to widząc tam jakieś tak ludzie o nim wspominali i tak dalej, to taki właśnie trochę ala Bóg Usopp, tak, ten rodzaj żartów. No, nie wiem, nigdy mnie jakoś to nie chwyciło i jak mają go wyciąć, to niech sobie wycinają, jego obecność mi tam jest po nic, więc co najwyżej, najwięksi fani będą rozczarowani, ale ja do nich nie należę. No dobra, no to mam następny temat i to jest aktor Arlonga. Powiem tak, o ile Arlong wygląda moim zdaniem po prostu poprawnie, dla niektórych czytałem, że ohydnie, dla niektórych trochę lepiej, dla mnie po prostu akceptowalnie. Tak po trailerze mogę jasno powiedzieć, że aktor do niego dobrany jest rewelacyjny. Naprawdę, coś fantastycznego. Jak on zaczął mówić tym swoim groźnym głosem, to ja serio począłem dreszcze. Czuć, że typ naprawdę potraktował rolę poważnie i będzie można być z niego zadowolony. Patrzę na te zdjęcia Arlonga teraz i wygląda spoko, no wiadomo, że kurde, no to jest niebieska postać, która no jest rybą i która no przede wszystkim ma być groźna, tak? Bo Arlong co prawda no tam czasami w Madze miał takie kadry, gdzie mógł przez chwilę uchodzić za sympatyczniejszego, ale kurde, to jest koleś, który nienawidzi ludzi, koleś, który strzelił kobiecie w łeb, tak? Koleś, który naprawdę traktuje ich jak niewolników, tak? To nie jest postać, do której masz czuć sympatię i on to nie jest też ten rodzaj takiego złoczyńcy, że obra, on robi złe rzeczy, a jest charyzmatyczny i tak dalej, tak? To nie jest żaden Fanny Valentino z JoJo, więc to, że właśnie on ma taki agresywny, taki wiesz, właśnie to co mówisz, on tak agresywnie gra i on ma ten taki wyraz twarzy, że no wiesz, jak przejdziesz obok niego, to masz problem. Więc to jest spoko, on miał takie odczucia, da ci to dało, więc tutaj absolutnie Arlong ten, Arlong baza i bez zarzutów, nie mam nic do przebadania się. No, przejdźmy też przy okazji do wyglądu Shanksa i Mihawka. Moim zdaniem... O tak!
Moim zdaniem Mihawk wygląda super, zwłaszcza jego miecz. Coś czuję, że jakby serial wypalił komercyjnie, to miecz Mihawka będzie jeden z najlepiej sprzedających się gadżetów. Natomiast Shanks wygląda jak fiur alkoholik. No ja się śmieję, że tak jak niektórzy zarzucają, że manga faworyzuje szermierzy, to chyba twórcy Life Action bierze to z serca i też faworyzują, bo masz ten plakat z Cavendishem, który nie wiadomo nawet, czy anime pociągnie, czy anime, Boże, czy Life Action pociągnie tyle, by go pokazać, ale już go masz na plakacie, ale jednak masz naprawdę spoko Michałka zrobionego. Trochę może za młody, tak, no bo on tam jednak te okolicy 400 lat, ale to tam detal, no też nie wiem, że mi się tu nie chodzi o to, żeby idealnie się jakoś tam wiekowo strzelić, zwłaszcza, że to postać często nie wyglądają na swój wiek, ale Mihawk super, miecz też super. I no i Zoro, ja nic mi nie powtarzam, jestem mega z castu Zoro zadowolony z tego, co widzę, więc tutaj na pewno nie żałowano na szermierzy, więc Mihawk git, super. Natomiast ten Shanks, no to mogę powiedzieć to, co ci powiedziałem przed nagraniem tego wideo, że to jest ten taki Januszek, który idzie do Białobrodego. Białobrody się pyta, co się stało z twoją ręką. On mówi, że postawiłem tą rękę na nową generację harnasi. No, wiesz, no, nie wiadomo, to mówiłem przed chwilą, że kasty wyglądu nie muszą się pokrywać. Czekaj. Miałeś też drugi żart, jak on brzmiał, bo zapomniałem. Czekaj, było to o harnasiach i było to, że... Kurde, już nawet nie pamiętam, jak sobie przypomnę, to powiem w dalszej części, ale tak, było to o harnasiach i było ten. Dobra, nieważne. Ale w każdym razie, to akurat jestem zdziwiony tą decyzją. Jestem zdziwiony i podejrzewam, że tu będzie wiele, wiele memów z tym Shanksem, chyba że w finalnym trailerze będzie miał jakieś takie bardziej dobre momenty, ale wyszedł dziwnie, no. Tobie chyba też nie siadł, co? Mówię, dla mnie wygląda jak wsiur, który jest alkoholikiem. Co mam więcej powiedzieć? A przy okazji zadam też kolejne pytanie. Gdzie jest Smoker? Bo było mówione, że One Piece Live Action obejmie całe East Blue, zatem także Lockdown Arc również. A Smokera ani w trailerze, ani w teaserze, ani nawet potwierdzonego aktora nie ma. Nie ma? Smoker nie ma aktora potwierdzonego? Nie, a Smoker nie ma. Ale widziałem gdzieś listę aktorów, a czekaj, sobie zaraz poszukam. I Tashigi też zauważ, ani Smoker, ani Tashigi nie mają w tym trailerze nic, a przecież Smoker jako dziecko był na egzekucji Rogera, więc no to by było dziwne, jakby w ogóle zignorowali ten wątek. Dobra, to ty szukaj, ja w międzyczasie powiem, co sądzę o wyglądzie Kobiego. Kobi wygląda super. Tam był już po tych głównych napisach, jakby ktoś od razu wyłączył trailer w tym momencie. I tam były różne nagrody za głowę. Był m.in. Cavendish, był Don Craig, był Foxy. Bardzo dużo fajnych easter eggów twórcy Bellamy. Live Action tam umieścili. W ogóle Bellamy, także... świetnie Bellamy na tej gębie wyglądał. Kurna, to muszę oddać, że naprawdę to taki idealnie, no taki typowy Bellamy. Nie wiem, czy ten aktor był tylko na potrzeby tego, ale mogą zostawić. Mnie najbardziej zaskoczyła obecność Cavendisha, przecież ta postać debiutuje na Dressrosie. Ale zauważ, że to akurat ma tyle sens, że Ace, jak rozmawiał z Yamato, to mówiąc o silnych piratach, którzy mogą podziałać, wspomniał Cavendisha. Cavendish miał ogólnie już dużą reputację wchodząc na arenę i to jest takie ciekawe, że co jakiś czas ta manga podkreśla, jakim Cavendishem, jak Cavendish był istotnym piratem, że wiemy, że on był silny, tego nie podlega wątpliwości, ale przez to, że się pojawili Supernova, to go przyćmili, więc akurat fajnie, że jak się mieli to za pamięci, że Cavendish już tam sobie działał, ale właśnie pojawienie się tych wścibskich dzieciaków, tak, zostając z Kubiego tu, popsuło mu plany, bo tak to jakby on sobie, tam dalej działał, nie będąc w cieniu i sobie na bardziej aktywne rzeczy porozwalał, to ja myślę, że ten byłby już po TS-ie o wiele większym graczem niż był ten, niż był na Dressrosie, jaką znamy. I tutaj też zgrabnie przejdziemy do innego tematu, który bardzo chciałem poruszyć. Twórcy live action mają niesamowitą paletę do działania. To znaczy, mają ogromne rozbudowane uniwersum, które ma mangę, które ma anime, które ma nowelki, które ma jakąś tam jeszcze nie wiadomo co, coś tam zawsze się jeszcze znajdzie, są też te kinówki, tak? Jest masa rzeczy, z których można korzystać i rozbudowywać to uniwersum dalej. W dodatku, przez to, że znają bardzo dużo wydarzeń do przodu, nie muszą wymyślać wszystkiego od nowa, mogą bardzo wszystko fajnie zaplanować już nawet na następne sezony, żeby po prostu się nie pogubić.
tak jak Odzie się czasami zdarzało. Także twórcy live action mają pod sobą wręcz kurę znoszącą złote jaja, wystarczy ją tylko wziąć i ładnie przepisać. Powiedziałbym po swojemu, bo na nowo się skończy Dragon Ball Evolution. Co o tym myślisz? Znaczy ja chciałem dodać, że z tym po swojemu to już jest taka jedna, czy była taka jedna pozornie kura znosząca złote jaja. Nazywa się ona Wiedźmin i Netflix ją sobie przygarnął i stwierdził, że jednak on tą kurę będzie karmił swoją paszą i w ogóle on tą kurę to będzie nie traktował jak kurę, tylko jak jakieś inne zwierzątko, by się jak najbardziej odciąć od tego, czym była. Czym to się skończyło, to już dobrze wszyscy wiemy i co ciekawe, to też jest kura, która dostała materiały dodatkowe pokroju rodowodu krwi, który po prostu został przepięknie przyjęty, co był po prostu serial fantasy wszechczasów. I zbliżam do tego, że akurat One Piece ma o tyle spoko po tych materiałach, że tam widać jednak, że nie wynajdują koła na nowo. Po prostu wiedzą, co się musi znaleźć i na ile tam realnie Oda to faktycznie nadzorował, a na ile to wiadomo jest taki trochę marketingowy slogan, ale po tym, co widzę, jestem w stanie uwierzyć jednak, że przynajmniej coś tam faktycznie na oczy widział i faktycznie mógł skomentować, jak mu się coś nie podobało. I przy pierwszym sezonie oni się będą bać. Przy pierwszym sezonie oni się będą bać po prostu, że jest ta klątwa live action, że trzeba jednak uszanować to, żeby się pojawili ci fani. Owszem, niech się pojawią nowi widzowie, ale fanów One Piece jest na tyle dużo, że wciąż hazardowo się nie opłaca ich zignorować. Przy Netflix czy Wiedźminie oni mogli być założenia, że po prostu, ponieważ są ignorantami, to olali fanów gier. Stwierdzili z kolei, że książki to tam pewnie mało kto czyta, więc oni to zrobią na nowo. Jak to się skończyło, wiemy. Także pierwszy sezon myślę, że będzie wierny i faktycznie te kolejne, co mówisz, no to jak najbardziej jest po prostu potencjał przeogromny i na pewno prawie, że bardzo szybko, może już po drugim sezonie, zapowiedzą spin-offy i to będą spin-offy, które mogą bazować na tym, co tam Oda na przykład w SBS-ach mówił. Może nie jakaś nowelka, bo na przykład Ace'a to ciężko by było już dać po sezonie drugim, ale kto wie. I nawet mogą zrobić coś, co faktycznie Oda tylko nakreślił, a co się nie znajdzie w głównej mance, a na co mogą sobie pozwolić. I tak jak my kiedyś mówimy, że fajnie jak po głównej mance będą jakieś historie poboczne dodatkowe, no to z live action może to już teraz realizować, tak? O ile to będzie faktycznie z pomysłem, a nie to będzie takie naprawdę szanujące odcinanie kuponów. Jest to złota kura. Czy zniesie złote jaje w przypadku live action, to zobaczymy po pierwszym sezonie. Natomiast, no mówię, strach. Będzie strach, będą się bać. Ja chcę tylko powiedzieć, że takim dobrym przykładem, co mogą zrobić dobrze, długoterminowe, jest na przykład Haki. Oda koncepcję Haki wprowadzał stopniowo, nie wiedział na początku, czym będzie. Po prostu widać na przełomie mangi, że dopiero z czasem to dopracował. Natomiast w live action mają o tyle wygodnie, że wszystko już mają przygotowane. Mamy zaawansowane zbrojenie, mamy zaawansowane królewskie. Wiemy, do czego Haki jest zdolne i nawet mogą już nawet wcześniej, może nie w pierwszym sezonie, ale już w drugim jakoś stopniowo hintować właśnie obecność Haki w serii. No ja mam nadzieję, że ten Smoker będzie do tego służył, żeby po prostu jak już wiemy, na czym stoimy, wiemy, że to Haki istnieją i wiedzą o tym showrunnerzy i wszystkie osoby za odcinek odpowiedzialne, to po prostu jak się pojawi Smoker, czy się pojawi Crocodile, czy się pojawi Ace, to nie będzie tego budowania, że o Jezu, Logia, to trzeba szukać jakiejś kontrofensywy, to trzeba ją do wody wrzucić, czy coś, tylko faktycznie, no ktoś powie wprost, że o, Logia, no to jest problemem, jak nie znasz Haki, tak, i tam mogą sobie wykorzystać, że tam Luffy się pyta, co to Haki, tak, czy w ogóle jakaś tam taka że jakieś tam, wiadomo, gry słowne i tak dalej, że czy chodzi o Haki jak Krokodaj, nie, to też się prosi jakieś żarty, natomiast będzie to głupotą, jeżeli się nie odniosą, skoro wiadomo, że to jest stałym elementem świata i zwłaszcza na nowym świecie, tak, wszyscy z tym Haki latają, więc tak, oby to naprawili. No bo to nie jest też jakiś spoiler, tak, no wiemy, że to Haki się będzie stopniowo pokazało i widz też może spokojnie się dowiedzieć o tym wcześniej niż czytelnik mangi, tu nie ma żadnych przeciwwskazań. No i to by były wszystkie ode mnie podpunkty, które ja chciałem poruszyć, a teraz poruszamy rzeczy, które ty byś chciała, których jeszcze nie było. No to tak, poprzednio już część poruszyliśmy w trakcie właśnie odnośnie tego, że oni po prostu muszą sobie ograniczyć swoje popędy przy sezonie pierwszym. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo drugiego w górę, bo nie oszukujmy się, ale One Piece Pazur pokazuje, jak to trwa dalej, jak się faktycznie więcej tych wysp pojawia, jak się rzeczy z poprzednich wysp i osoby z poprzednich wysp przewijają potem i kurczę,
pamiętaj, że jeżeli już pierwszy sezon pokazuje, że oni mogą trochę kolejny zmienić, typu właśnie ten Arlong wbijający na Baratie, to w momencie, gdy oni mają różne wyspy, gdzie w jakiejś tam kolejności w Mance one były odwiedzane, to to już nie znaczy, że ta kolejność musi być w sezonie. Co więcej, jestem ciekaw, czy by ich korciło, by jakąś wyspę po prostu wyciąć. Na przykład, jeżeli by wycięli wyspę, jeżeli by Little Garden wycięli, stwierdziliby, że pana trzeciego dadzą na wyspę Chopera, to w tym wypadku, jak w takim razie dojdzie do rozmowy Usopa z olbrzymami, tak? I całą tą wątkiem o Elbaf. To jest taki prosty, najszybszy przykład, ale muszą mieć tego świadomość, że jeżeli stwierdzą, że jakaś wyspa była za bardzo pusta w Mandze, a oni chcą koniecznie objąć w sezonie, powiedzmy, drugim czy trzecim jakieś tam konkretne wydarzenia, to taką komasacja musi za sobą nieść to, że po prostu tu już trzeba zrobić większe rzeźby. I właśnie na tym etapie tych większych rzeźb zobaczymy, jak bardzo ten serial będzie szedł w swoim kierunku, a jak bardzo po prostu się pojawią pierwsze błędy logiczne. Więc pierwszy sezon jest jeszcze bezpieczny, to jest taka taryfa ulgowa. Ale podobno oni już kręcą drugi, tak no nie jest takie zaskakujące, ale no tam już ten sezon drugi, już tam się zasoby zbierają i to będzie taki prawdziwy test. Więc zanim ogólnie będziemy wieszczyć przyszłość i tak dalej i ewentualnie jakieś tam gromy bić na to, to miejmy na uwadze, że drugi sezon będzie miał tutaj już konkretne wyzwanie i to dopiero zobaczymy, jak tam poniesie ludzi, a na razie po tym pierwszym, jeżeli chodzi o takie zachowanie fabuły, kanonu, jakieś tam balansu, tak? To jest zaskakująco spoko, naprawdę. Ja jestem pozytywnie zaskoczony i to po pierwszym teaserze się tak nie spodziewałem. Tym pierwszym mnie troszkę uspokoił. Natomiast ja się chciałem ciebie spytać, no właśnie, bo tak gadaliśmy o tych walkach, tam mówiliśmy o Lafim, ale na przykład, bo tam trochę widać tego, są na przykład te kopniaki Sanjiego, tak? Albo na przykład właśnie te wymachy Zoro na Arlong Parku. Podobają ci się? Podoba ci się te efekty, czy tak troszkę te niektóre na przykład kopnięcia Sanjiego twoim zdaniem tak troszkę za sztucznie? Ja powiem tak. Było tych scen walki trochę w tym trailerze. Choć było używanie linek w przypadku Sanjiego. Czy mi się podobały? Tak i nie. Z jednej strony wiadomo, że to jest wersja aktorska. Nie dostaniemy tego, co w anime. To już podkreślałem w mojej opinii o pierwszym teaserze, że musimy się nastawić na zmiany, że nie da się przełożyć One Piece 1 do 1. I stricte powiem, że dla mnie te kopniaki nie są jakieś rewelacyjne, ale są po prostu okej. Okay. Mogło być lepiej, ale nie narzekajmy aż tak bardzo. Tutaj jeszcze, no, jeżeli chodzi tam właśnie o vilanów, no to Kuro to niestety nie widzieliśmy poza taką teasowaniem, ale tu podejrzewam mogą być pewne zmiany o tyle, że ja nie wiem, czy mu po prostu nie wytną tej techniki, gdzie on się staje, wiadomo, jakby takiego super soru używał. To może być trudne do ogarnięcia w live action, nie wiem, czy to po prostu nie będzie bardziej bliżej mu do standardowego wojownika CP9. Nawet nie wiem, czy po prostu nie zrobią tego, że wiedząc, tak, znowu, wiedząc, że są agenci CP9 i jakie mają techniki, to jakoś tam podbudują Kuro, że on miał faktycznie ten tragin agenta. Może nawet był szkolony na agenta, tylko go wywalono albo sam odszedł i on będzie walczył bardziej jak agent CP i po prostu takie bardziej normalne soru, ale też bez przesady, bo to jest wciąż live action i trochę ciężko animować, pokazywać takie znikanie, pojawienie się. Więc tu myślę, że Kuro będzie taki bardziej stonowany, bardziej tych noży będzie używał. Baki to dziwo, tak, właśnie to, coś mnie pogadaje się bardzo, że Baki faktycznie tej mocy używa i to nawet wygląda nieźle. Ja się tego bałem, że po prostu to zniszczy animacyjnie studio, a tymczasem przynajmniej na etapie tego trailera, to kurde, nieźle to wyszło. Jak na live action to wyszło nieźle. Jestem zaskoczony. Pozytywnie znowu. No jak mówiłem wcześniej, to wygląda rewelacyjnie. Naprawdę byłem w szoku, jak to zobaczyłem na trailerze. Ja spodziewałem się, że Baki go ograniczą, nie wiem, najwyżej do używania czasem ręki, czasem nogi, coś takiego, a tymczasem on rozczłonkował całe swoje ciało. Ja naprawdę jestem w szoku i to takim bardzo pozytywnym. Wręcz ta scena zrobiła na mnie największe wrażenie w całym trailerze. Znaczy, no wiadomo, tak, no to będzie dużo CGI o tyle, że po prostu sobie każde te party, no to będą animowane, no wiadomo, jak tam jakieś tam obiekty takiej pewnie tam troszkę mniejszej rozdzielczości zależy na jeszcze, planie, no. Jeszcze co do Kuro, to podejrzewam, że po prostu będzie bardzo mocno walczył swoimi nożycami, będzie tej mniej szybkości, która była w walce w anime. Nie będzie tylko szybkiego przemieszczania się, tak jak mówiłeś. Myślę, że po prostu bardziej postawią na to, że Luffy będzie musiał znaleźć obejście, jak on musi pokonać te nożyce, bo jak wiemy, guma jest podatna na ostrość, tak? Myślę, że tutaj będą celowali, jak tą walkę rozegrać. Właśnie ostrość kontra guma, Luffy będzie musiał znaleźć wyjście z tej sytuacji, jak go pokonać bez większego zranienia się. A co do Arlonga, no to Arlong to, no, on ma tyle łatwo, że to jest tak, jak już sam aktor, tak, pokazuje. To jest berserker, to będzie dużo napierdolenia,
zabierania masą, będzie, widać tam ten jego miecz, tak? Podejrzewam, że on będzie... Powiem jedno, sorry, ci przerwę, ale po trailerze widać, że tutaj akurat walka będzie przypominała tą z anime. Tam nie było wysokiego tempa. Luffy to mocy brawler, Arlong to był tank. Widać, że przy tej walce jednak się wzorowali na anime. Mówię, że jeżeli chodzi o Arlonga, no to tak, on tutaj będzie faktycznie to przyjmował, bo to będzie o tyle ważna ta walka, że przez cały sezon Luffy to będzie nowe ataki pokazywał, po czym walce z Arlongiem po prostu odpali to wszystko, plus tam jeszcze wiadomo, no to atak nogą i to będzie taka kumulacja pokaz dla widza tego, czego się spodziewać po Luffy'im, jak on już wpłynie na nowy świat, Boże, na Grand Line, tak? Że tego się spodziewać, plus tam się nowe rzeczy. Więc to może zadziałać, bo po prostu jak on będzie to odpalał wszystko na Arlongu, tak? To może być całkiem fajny ten. O ile nie zostanie jakoś zniszczony przez jakieś naprawdę tragiczne CGI, tak? Bo to, że widzieliśmy jednego Gatlinga, to jeszcze, wiesz, nam pełni nie mówi. Tam jeszcze niszczył fragment otoczenia, to też wyglądało całkiem nieźle. Na przykład jak użył Axa, to wyglądało super, bo nie wiem, czy to zauważyłeś. Znaczy ja zauważyłem, jak ten domek się trochę zawalił, ale... Tak, to Luffy użył wtedy Axa, to był finalny Ax, którego użył w anime. Tak, no okej, właśnie tylko nie zauważyłem sami nogi, ale faktycznie domek... Z tej strony chcę powiedzieć, że Heros pozdrawia, jak ktoś kojarzy i mówi, że trailer też mu się podoba. Nasz kolega Tomek, jakbyś nie pamiętał. No ja przecież wiem, tylko po prostu czekałem, by się przekazał, tak? Co to Heros miał do powiedzenia? Znaczy się on kazał tylko przekazać, że mu się podobało. No to dużo znaczy, bo tak Tomek tutaj też potrafi, jak coś mu się nie podoba, to po prostu to jedzie na swoim blogu, do którego odsyłamy. Tak, Tomek więc... jest bardzo krytyczny, jak myślicie, że ja czy Dester potrafimy skrytykować One Piece'a, to nie widzieliście Tomka w akcji. Ale to już tam, wiadomo, tam akurat dziś chwalimy, nie bez wątpliwości oczywiście, bo też nie ma co być fanatykiem, przecież mówimy o czymś, co jeszcze nie wyszło. Natomiast w sierpniu będziemy mieli okazję obejrzeć... Tu już sobie wyrobimy pełniejszą opinię. No to na pewno bym chciał zrobić jakiś materiał. Podejrzewam, że ja także będę chciał zrobić o tyle, że no po prostu, tak jak u mnie akurat różnie od ciebie, wiadomo, no One Piece to się co najmniej, że pojawia tylko jak omawiam jakieś inne rzeczy i coś tam wspomnę w kontekście w porównaniu do One Piece'a, ale że ten One Piece, wiadomo, trochę jednak lat człowiek mu poświęcił, to manga cały czas czyta i że tak powiem jest ta klątwa live actionów, to fajnie będzie się o tym jakoś bardziej szczegółowo powiedzieć, plus tam podejrzewam, że znając nas, to może sobie jakieś live odpalimy popremierowy, by tam sobie też tak jakoś omówić się we dwóch, ale... No czy się ja planuję to... recenzję całego sezonu? No tak, no ja też. O, to będziemy mieli rywalizację. Tak, będą dwa materiały. A czekaj, będzie... a będziesz robił live reaction? Nie, ja nie będę robił żadnej live reaction. Ja pewnie obejrzę ten sezon wcześniej niż przed premierą. Dlatego no ja sobie najpierw tekst pójdzie, wiadomo, najpierw pójdzie redakcyjnie, to jest oczywiście priorytet, a potem jak już pójdzie po embargo oczywiście, tak, no to potem sobie już na bazie swoich doświadczeń nagram film, ale żadnego live reaction nie będę robił, no bo ja tutaj się staram mieć możliwość wcześniej obejrzeć go. Dobra, to chcesz coś powiedzieć na koniec? Nie, tu już chyba wgadaliśmy wszystko, co się dało z tego materiału. Także ja bym kapelusznik, ze mną był Dester, miłego słuchania i na razie. No trzymajcie się, cześć.